Prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego odwołał dzisiaj wicepremiera Jarosława Gowina ze swojego stanowiska. Ilona Januszewska, witam i zapraszam na program Republika po południu. A o sytuacji, która wydarzyła się wczoraj i która dzieje się również dzisiaj, będę rozmawiała z moimi gośćmi, którymi są Kazimierz Klejna, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam panów, witam wszystkich telewizorów. I Marek Balt, eurodeputowany Nowa Lewica. Witam serdecznie. Witam wszystkich telewidzów i witam szanownych państwa. Na początku pytanie do pana ministra Skurkiewicza. Władysław Kosiniak-Kamysz po wczorajszych wydarzeniach mówi tak: mamy rząd rozbitej prawicy. Są komentarze, że Zjednoczonej Prawicy już nie ma, bo nie ma w niej porozumienia. Jak pan w ogóle interpretuje to, co dzieje się od wczoraj, tak naprawdę od tego tygodnia w polskiej polityce? Bo dzieje się bardzo dużo i przyznaję, że czasami już trudno za państwem też nadążyć. Panie redaktorze, szanowni państwo, no bez wątpienia tegoroczny sezon wakacyjny czy urlopowy bez wątpienia jest bardzo interesujący, jeżeli mówimy o polityce. Do tej pory było tak, że to był bardzo często czas tak zwany sezon ogórkowy, a tutaj rzeczywiście się dzieje. No, szanowni państwo, nie może być tak, że jestem w rządzie i krytykuję również ten rząd czy te działania rządu. To jest działanie nieodpowiedzialne i to na to też nie było zgody i akceptacji ze strony premiera Mateusza Morawieckiego. Tym bardziej, że nie tak dawno, bo przecież w maju, liderzy partii, które tworzą naszą szeroką formację, podpisali się pod Polskim Ładem, więc te założenia i te wskazania, które w tym dokumencie były, one były znane Jarosławowi Gowinowi. Zresztą państwo sobie przypominacie, że podpisanie Polskiego Ładu przez liderów było odkładane na jakiś czas ze względu na to, że były jeszcze No dobrze, ale panie ministrze, to znaczy, że Jarosław Gowin podpisał dokument, którego treści nie znał, bo teraz... Właśnie pani redaktor, do tego zdążam, że ten termin podpisania tegoż dokumentu był odkładany ze względu na również jeszcze ustalenia z naszymi koalicjantami, więc tutaj no, nie zgadzam się, że Jarosław Gowin nie znał tego dokumentu, bo absolutnie tak nie jest. A dziś nastąpiła krytyka, czy od jakiegoś czasu nastąpiła krytyka, no i to było nieakceptowalne ze strony premiera, ale również i kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie do pana Kazimierza Klejny z Platformy Obywatelskiej. Niektórzy mówią, że się doczekaliście tej trudnej sytuacji po stronie prawicy, tej trudnej sytuacji, w której znalazł się obecny rząd, Zjednoczona Prawica. Faktycznie jest radość w Platformie? Pani redaktor, no nie ma radości. To jest sytuacja, którą myśmy przewidywali od dłuższego czasu. To znaczy i widzieliśmy, co się dzieje w Zjednoczonej Prawicy, że tam są poważne takie turbulencje i różne spory wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, a więc to, że ostatecznie pan premier Gowin i grupa jego posłów z porozumienia wystąpiła z tej koalicji, no dla nas nie jest zaskoczeniem i no i nie jest powodem do jakiejś nadzwyczajnej radości. My po prostu przygotowujemy się konsekwentnie do wyborów, które odbędą się za 2 lata, no chyba, że właśnie i to będzie moje kolejne pytanie, panie senatorze. Chyba, że koalicja nie dotrwa do tego czasu i będą te wybory wcześniej, no to oczywiście my na nie będziemy także przygotowani. Ale dzisiaj widać, że po prostu poszczególne ustawy, które będą głosowane w Sejmie, no one będą wymagały no, polowania na posłów, no niestety przekupywania ich. Doświadczyliśmy tego kilka tygodni temu, gdy jeden z posłów powrócił za obietnicę i chyba nawet spełnioną zatrudnienia w jednym z banków. No więc pan minister Skurkiewicz się uśmiecha, za chwilę zabierze głos. Ja zapytam pana europosła Marka Balta. Czyli panie redaktor, jeżeli jest większość normalna, stabilna, gdy są partie, które tworzą jakąś koalicję,
no to one wewnętrznie siebie mobilizują. Jeżeli tej większości nie ma, no to trzeba polować i przekonywać, przekupywać. Za chwilę do tego polowania przejdziemy. Jeśli mogę tylko jedno zdanie, pan poseł Balt pozwoli. Panowie, ja chcę, żeby było sprawiedliwie. Często media, dziennikarze słyszą, że czas jest rozdzielany niesprawiedliwie. Ja rozumiem, że pan senator ma doświadczenie z działań senackich, jak kreowała się, czy kształtowała się ta 51-osobowa koalicja w Senacie na początku tej kadencji, jakie tam były szantaże i nie tylko szantaże w stosunku do co niektórych osób. Więc panie senatorze, zapewniam pana, że większość sejmowa jest stabilna. Zresztą te głosowania dzisiaj, które się odbywają... Panie ministrze, za chwilę przejdziemy do tego, jak te siły się rozkładają. Ja zapytam pana europosła Marka Balta. Panie pośle, sytuacja wygląda tak, że teraz właściwie każda grupa polityczna może skorzystać na tym konflikcie. U państwa w ugrupowaniu radość, że Zjednoczona Prawica rozbita, jak to niektórzy nazywają, czy nie? Szanowna pani redaktor, szanowni państwo, Polsce w perspektywie kilku najbliższych lat będą przekazane olbrzymie środki na rozwój. I Polsce jest potrzebny silny rząd, który będzie mógł realizować sprawnie politykę i rozdzielać te środki, redystrybuować i prowadzić reformy. Żadnemu krajowi nie służy, jak jest rząd słaby i rozbity. My się nie cieszymy tym, że polski rząd jest słaby i nie może realizować swoich postulatów, ale dobrze, że ten rząd nie będzie mógł realizować złych rzeczy, które on realizuje, ponieważ mam nadzieję, że Lex TVN przepadnie, że zostanie cofnięta ta reforma sprawiedliwości, która doprowadziła do konfliktów w Polsce, ale i z krajami Unii Europejskiej. Jeszcze odnosząc się do pana Gowina. Jakby państwo odszukali moje wypowiedzi sprzed kilku tygodni, kiedy było podpisywane to porozumienie, ja mówiłem, że ten Polski Ład to bardzo lewicowe, socjalistyczne wręcz postulaty. Więc pan Gowin musiał być albo zaćmiony jako liberał, albo naprawdę tego nie przeczytał, albo ktoś mu powiedział, że podpisuje coś innego. No i teraz najprawdopodobniej zorientował się, co podpisał i jak ma wyglądać ten Polski Ład wprowadzany przez Prawo i Sprawiedliwość. My oczywiście cieszymy się z tego, że ma być kwota wolna od podatku 30 tysięcy złotych. Cieszymy się, że ma być więcej pieniędzy na służbę zdrowia, ale mamy wiele uwag do innych założeń tego projektu, który w tej chwili jest przedstawiany w Sejmie. O Polskim Ładzie będziemy na pewno rozmawiać szerzej, kiedy będzie czas na głosowania. Natomiast dzisiaj ustawa dotycząca mediów, to też za chwilę. Ale tak, pan minister Skurkiewicz miał na pewno rację w tym, że okres wakacyjny zazwyczaj jest okresem nudnym w polskiej polityce. Przyznaję, że pewnie niektórzy z dziennikarzy, w tym ja, już się pakowaliśmy na urlopy, a tutaj jednak po urlopach, bo państwo nam dostarczacie emocji. I co ja czytam w związku z tym, co dzieje się w porozumieniu, panie ministrze, chociażby były już wiceminister Ociepa mówi, że składa dymisję, ale nie wyobraża sobie też być w opozycji do Zjednoczonej Prawicy. Podobny przekaz kieruje również do mediów Grzegorz Piechowiak. Natomiast pani Iwona Michałek i pan Andrzej Gutmostowy mówią, że nie, my idziemy z Jarosławem Gowinem. Dziennikarze na Twitterze piszą, że w Sejmie odbywa się dosłownie pod stolikami liczenie głosów, kto ile będzie miał. Naprawdę liczycie te głosy pod stolikami, panie ministrze? Jesteście pewni, macie już tych kilku posłów Jarosława Gowina? Jak to wygląda? Panie redaktor, po kolei. Po pierwsze, oczywiście dzisiaj pan minister Ociepa poinformował na konferencji prasowej dziennikarzy, iż złożył dymisję, czy podał się do dymisji. Jak wiemy, jeszcze te dymisje przez pana premiera nie zostały rozpatrzone. Zresztą z informacji, która ukazała się kilkadziesiąt minut temu, gdy została przyjęta dymisja przez prezydenta, podpisana dla pana Gowina, była też informacja, że pan premier Mateusz Morawiecki będzie resortem zarządzał do końca tego miesiąca, więc wydaje się, że również i ministrowie czy wiceministrowie
wiceministrowie również i ci, którzy złożyli dymisję, pozostaną na tych stanowiskach do końca miesiąca. Szanowni Państwo, no oczywiście są to posłowie, którzy zostali wybrani z list, przypominam, list Prawa i Sprawiedliwości, bo to w takiej formule startowaliśmy w wyborach w roku 2019. Ja cieszę się, że przynajmniej część spośród tych posłów, którzy dziś się wypowiadali, oni jednoznacznie stwierdzają, że no, oni zawarli swoisty kontrakt ze swoimi wyborcami w swoich okręgach wyborczych, startując z listy Prawa i Sprawiedliwości. Czyli rozumiem, że wy liczycie na tych posłów, którzy jeszcze są niezdecydowani. Pani redaktor, ja powtarzam i będę wciąż powtarzał. Każda osoba, każdy polityk, który chce realizować program nakreślony przez Prawo i Sprawiedliwość, zaakceptowany przez formację w ramach Zjednoczonej Prawicy, jest mile widziany na naszym pokładzie. Panie ministrze, to jeszcze jedno pytanie do pana. Czy na którymś z tych stanowisk znajdzie się Jadwiga Emilewicz? Pani redaktor, to są decyzje pana premiera Mateusza Morawieckiego i również kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości w tym zakresie, bo to premier Mateusz Morawiecki dobiera sobie współpracowników, to premier Mateusz Morawiecki daje również wskazania i rekomendacje na członków swojego gabinetu ministrów. I stawiamy tu przecinek. Pytanie do pana senatora Kazimierza Klejny. Pan Marek Balt już do nas wrócił, bardzo się cieszę, widzę. Pan senator z Platformy Obywatelskiej. Panie senatorze, jak to będzie wyglądało dzisiaj w tym Sejmie? Czego pan się spodziewa? Bo tak, Konfederacja raczej będzie chciała się wstrzymać w tym głosowaniu, poczeka na to, co się zadzieje w Senacie. Porozumienie mówi, że w tej formule na pewno nie poprze tej ustawy. No Prawo i Sprawiedliwość, tutaj raczej wiemy, jaki będzie efekt tych głosowań. Platforma Obywatelska zdecydowanie nie. Czy coś nas w ogóle jeszcze może zaskoczyć? Może Paweł Kukiz? Albo pytanie, co z tymi posłami koło na przykład Polskie Sprawy. Tam Paweł Szramka jest, pani Agnieszka Ścigaj, która występowała zresztą niedawno jeszcze z Jarosławem Gowinem. Panie redaktor, jednym tylko krótkim zdaniem chcę się odnieść do tego, co mówił poprzednio pan minister Skurkiewicz, mówiąc, że jakieś były problemy w tej demokratycznej większości w Senacie. Chcę powiedzieć, że wszyscy ci senatorowie, którzy wybrani zostali z tej naszego porozumienia senackiego, dalej są w tym porozumieniu i nigdy nie było sporu co do istotnych spraw dotyczących czy wyboru władz w Senacie, marszałka, wicemarszałków i tak dalej. Więc tam nie ma sytuacji tak kryzysowej, nie było, jak jest w tej chwili w Zjednoczonej Prawicy. Natomiast jaki będzie wynik głosowań dzisiaj w sprawie ustawy, w sprawie TVN, tak w skrócie mówiąc, no to nie jestem w stanie tego przewidzieć, chociaż na krótko przed naszym programem pan poseł Kukiz wypowiadał się, że on chciałby zagłosować za tą zmianą, bo to byłaby szansa na polonizację czy repolonizację mediów. Więc trudno dzisiaj przewidzieć na ten moment, co się dzieje. Na pewno to jest oczywista sprawa, że tam posłowie czy liderzy PiS-u prowadzą rozmowy z każdym, z kim się da, żeby przekonać, złamać, przekupić, nie w sensie, że jakieś łapówki będą tam oferowane tym posłom, ale jakimiś propozycjami nie do odrzucenia, żeby zagłosowali za tą ustawą. Wszystko się może w tej sprawie wydarzyć. Mam nadzieję, że ustawa zostanie odrzucona, bo ona jest rzeczywiście szkodliwa, niebezpieczna i niszcząca rynek medialny w Polsce. Pytanie do pana eurodeputowanego Marka Balta. Panie europośle, no właśnie, jak się dzisiejsze głosowanie zakończy? Czy to, co się dzisiaj dzieje w polskim Sejmie, to jest zamach na wolne media, na wolność, na demokrację? Panie redaktor, cała ta sytuacja będzie bardzo źle odebrana przez wiele politycznych środowisk w całej Europie, ale i w Stanach Zjednoczonych, ponieważ łączy nas pewna wolność i gospodarcza, którą realizujemy w ramach Unii Europejskiej, ale mamy też ze Stanami Zjednoczonymi pakt wojskowy, który gwarantuje naszą neutralność i wolność jako krajowi pakt. Za chwilę pan minister NATO, się odniesie, bo mamy niedaleko w którym Amerykanie
gwarantują przez swoją obecność tutaj nasze bezpieczeństwo. Jeśli my będziemy doprowadzali do tego, że amerykańskie firmy będą pozbawiane swojej własności, będą zmuszane do sprzedaży swoich udziałów, no to co będą gwarantowali żołnierze amerykańscy, którzy tutaj są? W mojej ocenie to grozi bardzo dużą obstrukcją na arenie międzynarodowej te działania, to prawo, które będzie wywłaszczało firmy amerykańskie i doprowadzi do tego, że będzie to kolejny konflikt międzynarodowy, w który Polska jest zaangażowana. Ja bym wolał, żebyśmy tych konfliktów mieli jak najmniej i żebyśmy mogli swobodnie funkcjonować i mieć partnerów, do których mamy zaufanie. Panie ministrze, pytanie do pana. Słyszy pan słowa pana europosła Marka Balta. Ta ustawa jest początkiem konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi albo końcem sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi? Panie redaktor, jeżeli od tego typu rozwiązań około biznesowych czy wprost od stacji TVN zależał relacje polsko-amerykańskie i miałyby te relacje zostać zniszczone, no to cóż to byłby za sojusz między Polską a Stanami Zjednoczonymi? No więc naprawdę proszę się nie podpierać tymi informacjami, które gdzieś na jednym z portali dziś się pojawiły, zupełnie wyssane z palca i bzdurne. Pan poseł Balt jest europosłem i dziwię się panu posłowi, że pan tak ochoczo przystępuje do krytyki tych rozwiązań prawnych. Być może pan po prostu w nie się dogłębnie nie wczytał, bo one dotyczą ochrony interesów firm, które funkcjonują w obszarze europejskiego obszaru gospodarczego. To jest po pierwsze. Po drugie, tego typu przepisy, analogiczne przepisy, bo to jest ważne, występują w wielu krajach Unii Europejskiej, bo one są wzorowane na przepisach państw Unii Europejskiej. Tu nie chodzi o TVN, tu chodzi o po prostu koncentrację udziałów i my absolutnie w tym zakresie nie robimy nic. No i jeżeli ten rynek medialny i w ogóle to, co dzieje się na rynku medialnym czy rynku mediowym, jak kto woli, zależało od jednej tylko i wyłącznie stacji, no to też chyba ten rynek nie najlepiej sobie radzi po 1989 roku. A przecież wiemy wszyscy o tym, że tak nie jest. Te przepisy wskazują jednoznacznie 49% kapitału zagranicznego i tyle, i aż tyle. I to są przepisy analogiczne jak w wielu krajach Unii Europejskiej. Ja nie wiem, czy panowie krytykujący, czy państwo krytykujący politycy wyobrażają sobie na przykład, że podmiot polski będzie mógł wykupić większościowe udziały na przykład w mediach w Austrii, czy na przykład w mediach we Francji, czy na przykład w mediach w Portugalii. No byłoby to niemożliwe, absolutnie niemożliwe, bo tam przepisy takie antykoncentracyjne, jeżeli chodzi o udziały zagraniczne. Ale z drugiej strony, panie ministrze, postawmy jeszcze przecinek, bo z drugiej strony Marek Suski mówi dzisiaj tak. Przyjęliśmy poprawkę Kukiz 15, więc żebyście nie mówili, nie chcemy przejmować nad pewną telewizją kontrolę, bo nie chcemy. I czy to jest... No to chodzi o spółki Skarbu Państwa, bo tu jest ta gwarancja i o to wnioskowało. Ale to teraz te opozycyjne ugrupowania, bo to też był jeden z tych postulatów, żeby broń Boże spółka Skarbu Państwa nie kupiła tych mediów, o których pewnie wszyscy teraz myślą. No tak, pani redaktor, i tutaj ta poprawka jest zgoda na przyjęcie tej poprawki. Tylko z drugiej strony mnie to oburza, bo ja jestem wieloletnim dziennikarzem, zanim trafiłem do polityki, byłem wiele lat dziennikarzem. Dziennikarzem również, czy w głównej mierze mediów lokalnych. I mnie to oburza, jeżeli dziś ktoś zarzuca Orlenowi, że odkupił od koncernu niemiecko-szwajcarskiego polskie dzienniki, polską prasę lokalną, gdzie miejmy świadomość, że 80% do tej pory, ponad 80% całego rynku prasy regionalnej była w obcym kapitale, w obcych rękach. I ktoś dzisiaj opowiada, że oczywiście to, co mieli Niemcy i to, co mieli Szwajcarzy na rynku polskim medialnym, to jest wszystko piękne, ale to, co jest w polskich rękach, to jest obrzydliwe. No to i tego stawiamy typu tutaj kropkę, panie ministrze, skandaliczne. Jeszcze... Czy można się odnieść, pani redaktor? Bardzo proszę, chciałam właśnie, aby panowie się odnieśli dosłownie po minucie.
Pani redaktor, gdyby nie zostały zdemolowane media publiczne, tak jak one zostały zdemolowane, nawet gdybyśmy przyjrzeli, w jaki sposób wczoraj telewizja publiczna informowała o dymisji pana premiera Gowina i manipulując przekazem w sposób uwłaczający prawdzie, to wówczas pewnie można byłoby w przyszłości dyskutować także nad tym, jaka powinna być struktura właścicielska w mediach w Polsce. Gdyby też nie, ta ustawa nie była procedowana w kontekście nie wydania koncesji dla stacji TVN 24 przez półtora roku czy przez 15 miesięcy ta koncesja, mimo obowiązujących w tej sprawie przepisów i zasad, gdyby ona była zakończona, to postępowanie, to też byśmy nie mówili, że tutaj nie ma jakichś ukrytych intencji, których celem jest po prostu przejęcie kontroli nad całym rynkiem medialnym w Polsce. Bo to, co zrobiono, także z tymi mediami regionalnymi, które wykupił Orlen. Gdyby to była normalna sytuacja, senatorze, to zachęcam, aby oglądać naszą stację i my staramy się być jak najbardziej rzetelni każdego dnia. Jeśli mogę jeszcze się regionalnych, co się podnieść? Dzieje dzisiaj, gdzie wymienia się dziennikarzy, gdzie narzuca się przekaz polityczny po prostu w tych mediach, no znamy je przecież tak, że mamy kontakty z dziennikarzami. Panie senatorze, mamy kontakty z redakcjami. Marek Balt, bardzo proszę, Nowa Lewica. Tego, ja chciałem się odnieść do tych słów pana ministra. Panie ministrze, to nie chodzi, że ja krytykuję bezzasadnie, ale zobaczy pan, bo pewnie pan wie, że Polska nie jest kluczowym partnerem strategicznym dla Stanów Zjednoczonych, ale Stany Zjednoczone są kluczowym partnerem strategicznym dla Polski. I Stany Zjednoczone zawsze robią to, co jest dobre dla biznesu Stanów Zjednoczonych. I jeśli my działamy wbrew jakiejś grupie biznesowej w Stanach Zjednoczonych, to amerykański rząd na pewno ustosunkuje się w odpowiedni sposób do tego i będziemy odczuwali brak wsparcia Ameryki, między innymi w sprawie strategicznej. I to, że w innych krajach są jakieś rozwiązania, to te inne kraje nie graniczą z Rosją. I dla nas strategiczny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest najważniejszą gwarancją naszego bezpieczeństwa. I wszystkie decyzje powinny być przez ten pryzmat podejmowane. Tylko ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną kwestię. Panie ministrze, bardzo proszę, ostatnie 30 sekund. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną kwestię. No wobec tego, szanowny panie, szanowni państwo, no Polska jest partnerem strategicznym dla Stanów Zjednoczonych w naszej części Europy. Jeżeli nie Polska, to kto? Litwa, Łotwa, Estonia? No proszę pamiętać o ustaleniach szczytów NATO, które są wciąż obowiązujące. Proszę pamiętać również o zobowiązaniach sojuszniczych. Proszę pamiętać również o brygadowej grupie bojowej, która jest posadowiona w Polsce jako szpica Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodzie. Proszę pamiętać o dowództwie 5. Korpusu, które jest w Poznaniu, które jest odtworzone i tutaj w Polsce umiejscowione. Proszę pamiętać o tym, że po raz pierwszy w historii relacji polsko-amerykańskich polski generał jest zastępcą dowódcy 5. Korpusu tam w Stanach Zjednoczonych. I myśli pan, że to wszystko legnie w gruzach przez jedną stację telewizyjną, przez udziały w jednej stacji telewizyjnej? No proszę. Stawiamy kropkę. Naprawdę. No, to byłoby absolutnie niepoważne. To znaczy, że te nasze relacje po prostu były na glinianych nogach i są nic nie warte. Bardzo panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą rozmowę. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości do innych stacji, to ja zachęcam do oglądania telewizji Republika. Kazimierz Klejna, Platforma Obywatelska, Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej i Marek Balt, eurodeputowany Nowa Lewica. Dziękuję panom, a ja naszych widzów teraz już, no właśnie, zapraszam na krótką przerwę i za chwilę wracamy. A teraz informacje.